Dwa lata temu Lech rywalizował w Lidze Europy i wtedy rozgrywki zaczynał meczem z wysokiego C przeciwko portugalskiej Benfice Lizbona. Wtedy grał u siebie. Tym razem znów zaczyna z wysokiego C, ale na wyjeździe, meczem przeciwko zespołowi Villarreal, który chyba w tym momencie możemy powiedzieć jest zespołem jeszcze mocniejszym niż zespół Benfiki te dwa lata temu. Zwycięzca Ligi Europy z 2021 roku, półfinalista Ligi Mistrzów z ostatniej edycji tych rozgrywek, no będzie się z kim mierzyć jutro tutaj na tym stadionie, na którym jesteśmy razem z Adrianem Garbcem. Przyglądamy się treningowi piłkarzy Lecha Poznań. Cześć Adrian. Cześć, witam. Postaramy się Wam trochę opowiedzieć o tym, co słychać u Lechitów na dzień przed meczem. No z hiszpańskim możemy powiedzieć w tym momencie, myślę, potentatem. Wszystko w obrazku pokaże Wam nasz niezawodny operator Maciej Springer. Za nami piłkarze Lecha Poznań trenują i jeśli się rozejrzycie, no nie znajdziecie żółtych elementów, które są charakterystyczne dla koszulek zespołu z Villarreal, no bo nie jesteśmy na ich stadionie. Sytuacja się powtarza, tak jak w Luksemburgu, też nie jesteśmy na stadionie rywala, z którym gramy. Tak, jesteśmy w Walencji na stadionie miejskim, gdzie na co dzień swoje mecze rozgrywa klub Levante. Jest to spowodowane remontem stadionu Villarrealu Estadio de la Ceramica, ponieważ tak jak Lech Poznań obchodzi stulecie w tym roku, tak Villarreal swoje stulecie ma w przyszłym roku, więc ta renowacja tego stadionu odbywa się już teraz, żeby to takie oficjalne otwarcie z pompą, można powiedzieć, można było zrobić w 2023 roku. Jeśli chodzi o stadion Levante, tak jak się rozejrzymy, to też całkiem niedawno przeszedł renowację. Myślę, że nieźle się ten obiekt prezentuje, no ale nie o trybuny tutaj chodzi, chociaż możemy powiedzieć coś o trybunach, bo zastanawialiśmy się, ilu kibiców z Villarreal oddalonego o 65 km na północny wschód od Walencji może się jutro tutaj pojawić, no bo to nie jest ich stadion. I z tego, co usłyszeliśmy, około 15 tysięcy nawet jest spodziewanych przez organizatorów. Wydaje mi się, że to jest niezła liczba. Tak, chociaż biorąc pod uwagę ceny biletów, można byłoby się spodziewać trochę lepszej frekwencji, ale też nie zapominajmy, że ten stadion też nie jest w 100% skończony, ponieważ on przechodził swoją renowację od 2018 roku. Kibice bardzo chcieli, żeby ten taki nieoficjalny, ale ten taki prawdziwy stadion, który tutaj stoi od 1969 roku, stał i nie został wyburzony, tylko właśnie lekko przebudowany, żeby przeszedł lekką renowację. No i tak jak widzimy, czy widzieliśmy, założono tutaj między innymi dach, są nowe reflektory, są również dwa wielkie telebimy. No i jest hybrydowa murawa i to znowu jest coś, co nam się ostatnio często zdarza, bo była taka w Luksemburgu, była niedawno w Gdańsku na meczu ligowym. No i ja myślę sobie, że to może być taki dobry znak, no bo w Luksemburgu był co prawda remis, no ale dający nam awans do Ligi Konferencji Europy. W Gdańsku było zwycięstwo. No a my teraz patrzymy, jak na tej murawie radzą sobie piłkarze Lecha Poznań. Wygląda to nieźle. I możemy powiedzieć już, skupiając się bardziej na naszych zawodnikach, o sytuacji kadrowej, która zaczyna w końcu wyglądać nieźle, o czym mówił też trener John Van den Brom na konferencji prasowej. Tak, no oprócz Bartosza Salamona i Adriana Baluły, których nie ma z nami już dłuższy czas. Nie ma z nami również Filipa Markwińskiego, który niestety no, doznał kontuzji w ostatnim meczu z Widzewem Łódź, ale reszta zawodników jest zdrowa i jest do dyspozycji trenera, także no, już dawno nie mieliśmy takiej sytuacji, gdzie trener ma na każdej pozycji minimum tych dwóch zawodników zdrowych, którzy mogą wystąpić w najbliższym spotkaniu. W pełni zdrowy jest Mikael Isak, to dla nas ważna informacja, on już w tym ostatnim meczu ligowym wszedł z ławki, strzelił gola. Rozmawialiśmy z nim w tygodniu, mówi, że po tym meczu nic mu nie dolegało, że po urazie nie ma śladu, także jutro może wystąpić, chociaż jak sam podkreślił, to wszystko zależy oczywiście od trenera. No właśnie, trener na konferencji prasowej przed meczem był pytany o to, jaką jedenastką chce zagrać, no i odpowiedział dość enigmatycznie. Doskonale wiem jaką, ale oczywiście nic nie zdradził. Ale myślę, że kilka wątpliwości możemy mieć co do tego składu. Jak ty to widzisz? Na jakich pozycjach możemy się spodziewać jakichś, nie wiem, czy niespodzianek, czy może na jakich pozycjach mamy pewne wątpliwości? Myślę, że w środku pola przede wszystkim, ponieważ i Jesper Karlström, i Nika Kwekweskiri oraz Radosław Murawski, no prezentują się dobrze, są w wysokiej formie, więc
Tutaj pewnie w zależności od pomysłu na to spotkanie taką dwójką w środku pola wyjdziemy. Zastanawiam się też, jak będą wyglądać skrzydła, ponieważ w ostatnim meczu Gio Citaishvili też dał bardzo dobrą zmianę. Wszedł na boisko i po chwili zaliczył asystę przy golu Mikaela Isaka. Tak, dyspozycja Gruzina jest warta podkreślenia. Przed wyjazdem tutaj do Hiszpanii odbył się Media Day, spotkanie piłkarzy z dziennikarzami ogólnopolskich mediów i Michał Skóraś mówił o tym, że właśnie chciałby podkreślić to, jak rośnie forma gruzińskiego skrzydłowego, a to przecież zawodnik, z którym rywalizuje na pozycji. To pokazuje, że ta rywalizacja jest, ale jest ona zdrowa. Natomiast możemy powiedzieć jeszcze o środkowych obrońcach, bo to przez długi czas był taki temat problematyczny ze strony Lecha ze względu na urazy, no ale teraz chyba na ten moment wyklarowała nam się taka żelazna dwójka, Filip Dagerstol, Antonio Milić. Filip Dagerstol był dzisiaj na konferencji prasowej przed meczem. No dla niego będzie to debiut, jeśli chodzi o fazę grupową europejskich pucharów. Podkreślał, że nie może się tego doczekać i myślę, że tak naprawdę tego meczu nie mogą się doczekać wszyscy piłkarze Lecha, no bo zagrać z półfinalistą Ligi Mistrzów to nie zdarza się co dzień. Tak, jak chwilkę sobie porozmawiałem z Filipem przed tą konferencją, ponieważ miał jeszcze wywiad w jednej z telewizji i mówił, że no z takim przeciwnikiem jeszcze się nie mierzył, że to jest europejska no topka, tak jak wcześniej wspomniałeś, półfinalista Ligi Mistrzów, zwycięzca Ligi Europy sprzed dwóch sezonów. Drużyna, która ma w swojej kadrze no, reprezentantów Hiszpanii, nawet mistrzów Hiszpanii, tak jak mistrzów Hiszpanii, mistrzów świata i Europy. Także no, zmierzymy się już jutro z niebyle kim. Filip Dagerstol, z tego, co, o czym przed chwilą mi mówiłeś, kiedy rozmawialiście chwilę właśnie przed konferencją prasową, wspomniał też o tym, że niewątpliwie to rywale będą częściej przy piłce. O tym też mówił trener John Van den Brom na konferencji prasowej, ale Filip Dagerstor zaznaczył, że to wcale nie musi być zła okoliczność dla Lecha Poznań. Dlaczego? Dlatego, ponieważ mamy szybkich skrzydłowych, więc no, z pewnością będziemy liczyć na te kontry, ale zdaje sobie z tego również sprawę pewnie trener Unai Emery, ponieważ na przedmeczowej konferencji w Villarrealu on również wspomniał, że my mamy może nie skrzydłowych, ale użył określenia ofensywnie grających lewych obrońców. No właśnie. I prawych obrońców. No właśnie. I dobrze, że o tym wspomniałeś, bo o lewych obrońców chciałem Cię zapytać, bo mamy tutaj rzeczywiście dwóch ofensywnie usposobionych zawodników, jeśli chodzi o te pozycje. Pedro Reboczo, który zaczynał ten sezon jako lewy obrońca, grał częściej. Ostatnio częściej na tej pozycji pojawia się Barry Douglas. No i dzisiaj na konferencji prasowej trener John Van den Brom, pytany właśnie o tę pozycję, odpowiedział, że tak naprawdę szanse są 50-50. Obaj mogą zagrać. Kogo Ty się spodziewasz jutro na tej pozycji? Oj, szczerze powiedziawszy, nie wiem, nie chcę być w skórze trenera, ponieważ no, zarówno Pedro, jak i Barry są no, świetnymi lewymi obrońcami i dużo dają tej drużynie. I właśnie myślę, że to zależy od pomysłu na ten mecz, ponieważ i jedni, i drudzy mają swoje bardzo mocne cechy i w zależności od tego, jak trener widzi to jutrzejsze spotkanie, tego zawodnika wybierze. Barry Douglas na pewno ma świetne fragmenty gry, a natomiast Pedro Reboczo świetnie czuje się w takiej kombinacyjnej, szybszej grze. Mówimy o bocznych obrońcach, no to nie wypada nie wspomnieć o osobie, którą widzimy teraz w środku tej gierki w niebieskiej koszulce. Alan Czerwiński wraca do składu po urazie. Widzimy, że jeszcze kolano gdzieś tam otejpowane, jak to się mówi, na te plastry, które gdzieś tam pomagają utrzymać stabilizację w stawie. No wraca i to myślę, że nas cieszy, bo to jest zawodnik, który prezentował dobrą formę w tym sezonie i to nie tylko występując jako prawy obrońca, to jest jego nominalną pozycją, ale także na pozycji stopera. Tak, a nawet na pozycji ofensywnego pomocnika, co udowodnił w meczu z Dynamo Batumi, tym rewanżowym. Tak, no dość pechowo odniesiona kontuzja w takim momencie, kiedy rzeczywiście widać było, że Alan łapie już tą swoją najlepszą formę i na pewno szkoda było, że no, musiał pauzować te 2-3 tygodnie. Jakiego meczu jutro możemy się tak naprawdę spodziewać? No bo i trener Van den Brom i Filip Dagerstol mówili o tym, że no to Hiszpanie pewnie będą posiadali piłkę. No i myślę, że tego się spodziewamy. Chociaż Unai Emery może rotować składem, tak? Oni mają za chwilę też ważny mecz w hiszpańskiej lidze. Oczywiście ważny mecz ligowy mamy także za chwilę my w Szczecinie. Ale trener John Van den Brom podkreślał, że my patrzymy na najbliższy mecz. Spodziewasz się z kolei rotacji ze strony hiszpańskiego trenera? Czy jutro myślisz, że pierwszy garnitur na ten pierwszy mecz, żeby pokazać, tak, my jesteśmy Villarreal, my chcemy wygrać te rozgrywki. Tak, myślę, że wyjdą mocnym składem, ponieważ z pewnością będą chcieli rozpocząć te rozgrywki od zwycięstwa.
Nawiążę jeszcze do tego, jakiego meczu się możemy spodziewać. Ja spodziewam się takiego spotkania, jaki mogliśmy obejrzeć pierwszy z Karabachem Agdam. Tam też mieliśmy trochę mniej posiadania piłki, trochę więcej z gry może mieli przeciwnicy, ale to my strzeliliśmy tego jednego gola, stanęliśmy naprawdę wtedy dobrze w obronie. Mogliśmy wygrać nawet wyżej, także liczę, że scenariusz będzie podobny. No podoba mi się twój tok rozumowania i niech ten scenariusz na jutro tak właśnie wygląda. Niech to sobie rywale grają piłką, ale żeby ten końcowy rezultat był dobry. A wspomniałeś jeszcze na początku o tym, że w przyszłym roku Villarreal ma swoje stulecie. No to oczywiście życzymy im tak, jak Lech Poznań osiągnął mistrzostwo na stulecie, no to dlaczego by mieli nie zostać mistrzem Hiszpanii na stulecie, ale jutro niech lepszy okaże się Lech. I myślę, że w tym momencie my zakończymy. Dzięki Adrian, że porozmawiałeś ze mną chwilę tutaj na murawie Estadio Ciudad de Valencia. Maciej Springer to wszystko pokazywał i jeszcze może przez chwilę pokazujemy Wam obrazki z treningu Lecha Poznań, a my się w tym miejscu żegnamy. No i liczymy jutro oczywiście na dobry mecz, no i kto wie, może i zwycięstwo kolejorza.